na pewno dla nas z perspektywy przebiegu tego spotkania bardzo cenny punkt. Uważam, że każdy punkt tutaj w tej lidze będzie na wagę złota w kontekście utrzymania. Na pewno pierwsza połowa zaczęliśmy nieźle, 10-15 minut. Myślę, że 2-3 fajne kontrataki, chyba nawet mieliśmy sytuację 100% Piotra Hegela i szkoda, że jej nie wykorzystaliśmy, bo mogliśmy ten mecz trochę ułożyć pod siebie. No i dziś nie pomógł nam uraz Maćka Bortniczuka w pierwszej połowie, bo musieliśmy tutaj wykonać pierwszą już roszadę, tracimy przerwę na zmianę i troszeczkę tutaj się zaburzyliśmy. Druga połowa, no bardzo źle myśleliśmy w drugą połowę, trzeba sobie to powiedzieć szczerze. Brakowało nam przede wszystkim do skoku, stoperzy i szóstka Zagłębie miała zbyt dużo przestrzeni. Nie mogliśmy domknąć pressingu, nawet jeżeli piłka była w bocznym sektorze boiska. I tutaj się wywiązały problemy. Uważam, że tam przy pierwszej bramce przegrany pojedynek bodajże Kargulewicza został złamany do środka. Niepotrzebnie, uważam, wyszliśmy też 1-1, nie przekazaliśmy sobie krycia, dośrodkowanie na dalszy słupek i bramka. I kiedy tak naprawdę my szykowaliśmy zmianę, padła druga bramka, szykowaliśmy pojedynczą. I dokładnie nie wiem, co się stało, już wiedziałem tylko moment, gdyż piłka szła za plecy naszych obrońców i Zagłębie strzeliło gola na 2-0. Ale pokazaliśmy mega charakter i my wierzyliśmy do końca. Wykonaliśmy zmianę, myślę, jedna nietypowa, bo Łukasz Wiech wszedł na dziewiątkę, ale dał nam bardzo dużo, bo był bardzo mobilny, bardzo naciskał stoperów przeciwnika i dzięki temu Zagłębie już nie miało takiej swobody w wyprowadzeniu piłki. My odbieraliśmy sporo tych futbolówek i dużo częściej byliśmy w trzeciej tercji w polu karnym przeciwnika. Myślę, że już tutaj po tych zmianach byliśmy dużo dominujący, strzeliśmy jedną bramkę, drugą bramkę i mimo wszystko, że przegrywaliśmy 2-0, odrobiliśmy, szanujemy oczywiście ten punkt, jak wspominałem, ale z perspektywy tych ostatnich akcji troszkę szkoda, bo mieliśmy nawet na 3-2 sytuacje. Szkoda tam raz, że Kumuch nie uderzył, miał naprawdę niezłą okazję. I też w dziesiątkę kończyliśmy, bo Kamil gdzieś jakiś delikatny uraz, nie mieliśmy zmian, już tylko dreptał i te ostatnie 5-6 minut dla nas też już były trochę ciężkie, bo graliśmy jednego zawodnika mniej. Mówię, szanujemy punkt bardzo mocno, dwa spotkania przed nami, musimy dobrze się zregenerować, dobrze się przygotować, znowu pomieszać kadro, bo znowu będą pauzy. I zobaczymy, jak będzie sytuacja zdrowotna w drużynie. Dziękuję. Dzień dobry. Na wstępie chciałbym pogratulować chłopakom tego remisu, bo wiem, że dużo pracy w to ułożyli. Spodziewaliśmy się takiego meczu, że Wisła Płaszów da nam inicjatywę i będziemy musieli być bardzo intensywnie pracować w fazie ataku, żeby przełamać tą defensywę Wisły. O jedyne, co mam pretensje do zawodników i już zostali poinformowani, że przy wyniku 2-0 nie chcemy się cofać, chcemy iść po kolejne bramki, a nie oddawać inicjatywy przeciwnikowi, bo tak byśmy chcieli, żeby tacy zawodnicy z Akademii chodzili, żeby szli po następne bramki, a w sytuacji, gdy tracimy bramkę na 2-1, to totalny chaos się wdarł w nasze poczynania. Mieliśmy też sytuację przy 2-1, żeby podwyższyć to, bo Paweł Pruszyński podejrzewał na sytuację na 3-1. Nie udało się, Wisła doprowadziła do wyrównania, ale szanujemy ten punkt, bo jedno oczko więcej w tabeli mamy, więc gratulacje też dla Wisły, że walczyli do końca. I teraz zostały nam ostatnie dwie kolejki i musimy to dokończyć i szukać kolejnych punktów tych dwóch ostatnich meczach. Dziękuję.